Jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim, pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej. Co tak właściwie pani zdaniem się stało rok temu? No, stało się bardzo źle. Nie wiedziałam, że może dojść do takiego zdarzenia i myślę, że teraz coraz więcej tajemnic i znaków zapytania sprawia, że wszyscy myślą, że to nie był zwykły wypadek, tylko zdarzenie przez kogoś sterowane albo zaplanowane. Ale mam nadzieję, że prezydent i wszyscy, którzy z nim odeszli, orędują za nami i pomogą odzyskać nam wolność w Polsce. Czy Polska jest taka sama jak przed tragedią smoleńską? Ja myślę, że Polska była uśpiona, a teraz Polacy podnoszą głowy i zwyciężą. Tak myślę. Ponieważ my zawsze zwyciężamy, chociaż czasami to długo trwa, a teraz ruch jest taki wielki i jest w całej Polsce, więc myślę, że patrioci polscy obudzą się i pociągną za sobą innych. Jeszcze jedno pytanie o to miejsce. Czy to miejsce jest szczególne? Czy warto tutaj, trzeba tutaj być w tą rocznicę, czy może to miejsce jest takie jak każde inne? Ja jestem pierwszy raz tutaj, nie byłam rok temu i mam do dzisiaj wyrzuty sumienia z tego powodu. Przyjechałam dzisiaj, jest szczególne, powinien tu być ten krzyż, który stał rok temu. Pomnik też powinien stanąć, nie wiem gdzie i tego nie rozstrzygnę, ale jest to wyjątkowe miejsce i myślę, że Polacy czują tą wyjątkowość i dlatego tu dzisiaj są. A pamiętamy o naszym panu prezydencie i wszystkich, którzy zginęli w całej Polsce. Gdzieś są obchody. Ja jestem z Jarosławia, więc daleko, ale w tym miejscu dzisiaj będzie dużo osób. Wiem, że jadą następni, więc to jeszcze nie są wszyscy, którzy tu dzisiaj będą. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, proszę księdza. Dlaczego tutaj dzisiaj jesteście przed Pałacem Prezydenckim? Dlatego, że dzieją się sprawy ważne dla naszego kraju. Jest to rocznica bardzo ważnego i tragicznego wydarzenia i jest to naszym obowiązkiem tu być. Mija 12 miesięcy od katastrofy w Smoleńsku. Czy jesteśmy bliżej prawdy o tej tragedii? Nie jesteśmy bliżej prawdy. Nie wiemy, co się stało. Nie wiemy, co się stało, także niczego nie wiemy. Jaka jest Polska po tej katastrofie? No, smutno jest, ale będzie lepiej, myślę. Będzie lepiej, także widzę nadzieję, tak jak tu się gromadzimy, więc ja jestem pełna nadziei, że będzie lepiej. Dziękuję. Dlaczego pan tu jest przed Pałacem Prezydenckim? No, żeby uczcić pamięć wszystkich tych poległych w Smoleńsku. I zaprotestować przeciwko temu, w jaki sposób jest prowadzone to śledztwo. No właśnie, mija 12 miesięcy od tej katastrofy. Jesteśmy bliżej prawdy o tym śledztwie? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że jest zbyt wiele wątpliwości, które nie są wyjaśniane. A sposób, w jaki jest prowadzone śledztwo przez wszystkie agencje rządowe, no urąga kpinę po prostu. Moim zdaniem oczywiście. Jaka jest Polska po 10 kwietnia, po tej wielkiej tragedii, jaka dotknęła Polskę? No Polska, nie wiem, no wygląda na to, że została podzielona w jakiś sposób. Ludzi, którzy chcą wyjaśnienia tej tragedii i ludzi, którzy uważają, że już wystarczy o tym mówić. Myślę, że ci, którzy mówią, że wystarczy o tym mówić, są w jakiś sposób kształtowani przez polskie media. Media telewizyjne, które im wmawiają, że już jest starczy tej rozmów, tych różnych rozstrząsań sprawy i zostawmy to, powiedzmy, prokuraturze, która nic nie robi. Tak myślę, że tak to wygląda. Dziękuję. Ja tylko z zasady bytu, wodna, z Warszawy. Andrzej! Dlaczego jest Andrzej pan dzisiaj tutaj przed Pałacem Prezydenckim? Zresztą uważam, że powinno się tu być, żeby przypomnieć, co się wydarzyło naprawdę i żeby to nie poszło tak w niepamięć zupełnie, że coś się musi w kraju zmienić jednak, bo źle się dzieje generalnie. Mija 12 miesięcy od katastrofy w Smoleńsku. Czy jesteśmy bliżej prawdy o tej tragedii? Nie. 70 lat minęło od Katynia i cały czas robi się, że są wątpliwości. Ja przypuszczam, że tu prawdy się nie dowiemy nigdy. Sceptycznie pod koniec. To jest raczej
niemożliwe ze względów politycznych, chyba że się coś na świecie dużego wydarzy, że pewne kraje, które by mogły pomóc, do których powinniśmy zwrócić się, w ogóle nie angażują, więc będzie to ciągle w domysłach. To jest moja opinia. Jaka jest Polska po 10 kwietnia? Na pewno jest podzielona i dzieli się coraz bardziej, ale niezrozumiałe są te apele. Takie bądźmy razem, bądźmy razem. To jest tak jakby, nie wiem, w obozie też mówiono, więźniowie, bądźcie razem z oprawcami. No. Także, żeby być razem, to trzeba do czegoś wspólnego dążyć, a nie każdy w swoją stronę jakby, a szczególnie jeszcze poza tylko pustymi słowami, prawda? Bo co innego są deklaracje. Mówić można wszystko, a mu powiedziane jest, że po czynach ich poznacie, tak? Nie po słowach. No więc także tyle. No nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jestem zmęczony tym. Dziękuję bardzo. Pałacem Prezydenckim. Pytanie, dlaczego wszyscy tu nie są? Kto jeszcze? Przez to, co się stało, to już chyba się w dziejach państwa nie zdarzyło. I dlatego jesteśmy tutaj. Mija 12 miesięcy od katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy bliżej prawdy dzisiaj o tej tragedii? Dalej. Prawda może wyjdzie. Jak ktoś by chciał to prawdę nam powiedzieć, ale możemy się tylko domyślać. Jaka jest dzisiaj Polska po tej tragedii? No myślę, że trochę mądrzejsza. Poznaje przyjaciół. Ale i po części jest otumaniona właśnie przez media. Dziękuję. Przed Pałacem Prezydenckim. Jestem tutaj po to, żeby oddać hołd tym ludziom, którzy zginęli tutaj. Zginęli w Smoleńsku dokładnie rok temu. Mija 12 miesięcy od katastrofy w Smoleńsku. Czy jesteśmy bliżej prawdy o tej tragedii? Według mnie nie. Według mnie ciągle ktoś stara się tak naprawdę w jakiś sposób ukryć, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Wiadomo, że był to nieszczęśliwy przypadek, ale takich przypadków nie ma prawa dochodzić w suwerennym kraju. Jaka jest dzisiaj Polska po 10 kwietnia? Polska jest niestety podzielona, chociaż to, że tutaj jest nas tak dużo, świadczy o tym, że w takich chwilach potrafimy się zjednoczyć. Dziękuję. Szczęstochowy. Dlaczego dzisiaj państwo tutaj są? No jesteśmy po to, żeby uczcić pamięć zaginionych i zmarłych w tej strasznej katastrofie. Mija 12 miesięcy od katastrofy w Smoleńsku. Czy jesteśmy dzisiaj bliżej prawdy o tej katastrofie? Absolutnie nie. Jeszcze bardziej nic nie wiemy. Wszystko jest zamazane. Niewyjaśnione. Czekamy na prawdę. Czekamy na prawdę. Zwracamy się do wszystkich władz w Polsce, aby rzeczywiście postarali się i wykryli, kto był przyczyną i sprawcą tej tragedii. Jaka jest dzisiaj Polska? No, podzielona. Podzielona, ale jestem wzruszona tym, co tutaj widzę i słyszę. Jest dużo osób, które wierzą w przyszłość Polski. Dziękuję bardzo. Jestem już tutaj drugi raz, byłam w lutym pierwszy raz, bo jakoś jesteśmy z Kielc w ogóle, także jakoś nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim cały czas. Para prezydencka stoi u mnie w domu, ktokolwiek wchodzi, wie, że wchodzi do takiego, a nie innego domu, że cały czas to jest moja Polska, która zginęła razem z nimi. Zespół Góralski, kapela Marcina. Myślę, że na następny miesiąc już jakiś transparent sobie zrobić. Nie wiem, coś robić, działać z tym mężem zaufania. Coś próbuję robić i nie mogę uwierzyć, że tyle ludzi zupełnie nieświadomych, starszych i młodych na moim osiedlu, no nie wiem, czy usnęli w jakimś amoku, czy w czymś. No nie mogę tego uwierzyć. Przypomina mi się 81 rok, stan wojenny. Jak przyszli, wyważyli nam drzwi o 12 w nocy. Najmłodsza córka miała pół roku, męża zabrali. 3 miesiące mieliśmy otwarte drzwi i dzisiaj idę i widzę, te same suki stoją, te same ZOMO, to samo ROMO. Nic się nie zmieniło i znowu jesteśmy w tym miejscu. 20 lat na emigracji.
ze Stanów Zjednoczonych wróciliśmy 9 lat temu i znowu trzeba walczyć, znowu trzeba robić transparenty i nie wiem, czy to się kiedyś skończy, czy to już tak ma być, czy takie są plany Boga, że ciągle musimy na kolana padać i z powrotem wstawać, tylko tak możemy wolność utrzymać. Mija 12 miesięcy od katastrofy w Smoleńsku, czy jesteśmy bliżej prawdy o tej katastrofie? Nie myślę, uważam, że to nie jest katastrofa, to była katastrofa narodowa, ale to zamach, no to jest szyte tak grubymi nićmi, że ja nie mam żadnych wątpliwości. No nie miałam, wtedy umiałam czytać między linijkami, umiem i dzisiaj, no także nigdy nie uwierzę, chciałabym bardzo wierzyć, że jest inaczej, ale moja inteligencja po prostu się nie zderza z tą prawdą, którą próbują nam zasugerować. Także jest mi strasznie przykro, jestem, no żyję dosłownie z podciętymi skrzydłami, no już nieraz myślę, że nawet ta drożyzna, to co się dzieje, jakąś świadomość w tych ludziach, może zaczną myśleć ekonomicznie, chociaż tu żadnej ekonomii nie ma, tu po prostu wszystko stoi na głowie. Cały ten świat mi się nie podoba. Jaka jest dzisiaj Polska, pani zdaniem? Jaka jest Polska? Ja myślę, że bardzo zagubiona, zaganiana. Młodzi ludzie, gdziekolwiek, żeby nie ma żadnej gwarancji, niczego. Że młodym, starym, wszystkim trudno żyć. Ci, co odchodzą, nie żałują, że już odchodzą. Moja mama mówi, już mi się nie podoba tak ten świat, że już po prostu czekam, że mnie Pan Bóg zabierze. No już się w tym świecie nie widzę. Ja jestem 30 lat od mamy młodsza i jestem dosłownie, to samo mnie nachodzi, że tak mi się to wszystko nie podoba, już nie mam tej energii i siły, żebym mogła zrobić, no jedyne co robię, to mogę, powiedziałam, że każde moje dziecko, które by sprzeniewierzyło się ideałom i Polsce prawdziwej wydziedziczę, tyle mogę zrobić zawsze. Dziękuję. Tak, drodzy Państwo, było dzisiaj rano na krakowskim przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim. Takie od samego rana refleksje i myśli towarzyszyły Polakom zebranym tam dla uczczenia pierwszej rocznicy tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem nieopodal Katynia i także związanej z nią już nierozerwalnie 71. tragicznej rocznicy zbrodni ludobójstwa na polskich oficerach. Tej zbrodni, której dokonała Rosja sowiecka, wydając rozkaz w osobie zbrodniarza Józefa Stalina i jego zbrodniczych popleczników. Dziękujemy Państwu za to, że w tym dniu byliśmy rzeczywiście razem, ale razem na modlitwie, razem w tych uczuciach jedności, jakie towarzyszyły nam, gdy myśleliśmy o naszej ojczyźnie Polsce. Pragnę także podziękować ekipie technicznej telewizji Trwam, zarówno w oddziału warszawskiego, jak i tej ekipie, która przyjechała tutaj z Torunia, wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego technicznego przebiegu naszych dzisiejszych transmisji. Również dziękujemy gościom, którzy przez dzisiejszy dzień przewinęli się pod to nasze zaimprowizowane studio pod gołym niebem w sercu stolicy naszej ojczyzny. Również pozdrawiamy studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Widzieliśmy ich transparenty, spotkaliśmy się z nimi zarówno na Eucharystii w Katedrze Świętego Jana Chrzciciela, jak i tutaj na krakowskim przedmieściu, a nade wszystko jesteśmy wciąż z tymi wszystkimi, którzy w mgnieniu oka w ciągu jednej chwili stracili swoich najbliższych, tych, którzy lecieli tym tragicznym rejsem z rządowego samolotu Tu-154M na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pozdrawiamy, jesteśmy również modlitwą i sercem ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyń 2010. Dziękując za wspólną obecność, za wspólną modlitwę, za wspólne bycie tutaj w Warszawie. Żegnamy się z Państwem, przekazując głos do studia Radia Maria i Telewizji Trwam w Toruniu. Słowami jak zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Prosimy na antenę Toruń.